Choć obecnie wszyscy z wypiekami na twarzy czekamy na rok 2025 i zakończenie prac nad GTA 6, a Rockstar mimo braku premiery już teraz może liczyć rekordowe zyski, pytaniem otwartym, przynajmniej dla nas, graczy, pozostaje to, co tak naprawdę dalej. I nie chodzi mi tutaj wcale o to, co dalej z serią Grand Theft Auto, bo temu poświęciłem osobny film, który linkuję w komentarzu, a bardziej o to, co dalej z samym Rockstarem. Bo GTA 6 i nowe GTA Online będą z pewnością zarabiać krocie, ale żaden odpowiedzialny biznes nie chce opierać swojej działalności jedynie na jednym tytule. I to nawet jeśli akurat w danym momencie generuje kosmiczne zyski. Złota passa prędzej czy później może się skończyć, gracze mogą się znudzić, albo zwyczajnie zmienią się światowe trendy i gaming skręci w nieco inną stronę. Tego nie wiemy ani my, ani ludzie w Take-Two, ani w samym Rockstarze. No, po prostu trzeba być gotowym na różne scenariusze i mieć na tyle zdywersyfikowane portfolio, aby móc kontynuować rynkową dominację także i wtedy, gdy jedna marka zacznie podupadać. Rockstar w swojej kilkudziesięcioletniej już historii stworzył i wydał mnóstwo niezwykłych tytułów, teoretycznie ma więc w czym wybierać, ale odpowiedź na to, na co faktycznie się zdecyduje i jaką marką zajmie się po tym, gdy część studia uwolni się od prac nad GTA 6, nie jest już taka oczywista. Ale kilka typów oczywiście mam i to nimi, choć nie tylko, w tym materiale się zajmiemy. Bo to, że Rockstar po GTA 6 rozpocznie na poważnie dłubać przy kolejnym tytule, jest pewne. Oczywiście mnóstwo ludzi dalej będzie rozwijać szóstkę, spore siły rzucone zostaną również na moduł online'owy oraz przygotowanie wersji na nowe platformy, ale na tym etapie, o ile nie trwa on już teraz, część zatrudnionych w Rockstarze zacznie tworzyć wczesne koncepty, rozwiązania i wersje testowe tego, co finalnie stanie się kolejną grą tego studia. Biorąc pod uwagę kalendarz wydawniczy i dotychczasową praktykę Rockstara, oczywiście trzeba liczyć się ze scenariuszem, w którym jeśli owa gra powstanie, to zagramy w nią w okolicach najwcześniej 2029, może 2030 roku. Niewiele zespołów w gamedevie, zwłaszcza teraz, może sobie pozwolić na tak rzadkie wypuszczenie gier, ale Rockstar należy do ścisłej czołówki, która dzięki poprzednim projektom zdaje się być finansowo na tyle zabezpieczona, aby móc może nie tyle w spokoju, co przynajmniej w swoim tempie, dopracowywać każdy kolejny tytuł. Zwłaszcza, że tęgie głowy od rozwoju produktu w Take-Two zadbają już o to, aby cykl życia GTA 6 wydłużyć maksymalnie, a zyski zarówno z modułu single, jak i tego online odpowiednio rozciągnąć w czasie. I finansowe Eldorado będzie trwało w najlepsze, dając Rockstarowi mnóstwo komfortu w pracach nad kolejnym dziełem. Oczywiście reputacja Rockstara wydaje się dziś wręcz bez skazy, ale przypadek CD Projekt Red i Cyberpunka pokazał, że łaska graczy na pstrym koniu jeździ i każdemu może powinąć się noga. Nie zakładam, że w przypadku GTA 6 tak oczywiście będzie, ale być może okaże się, że gra nie jest tak przełomowa, jak niektórzy się tego spodziewają. Ba, mówił o tym już całkiem niedawno jeden z technicznych dyrektorów pracujących swego czasu w Rockstar North. Niemniej, nawet jeśli GTA 6 nie spełni wszystkich oczekiwań, sprzeda się fenomenalnie, zabezpieczając studio na kilka kolejnych lat, jak nie dłużej. Dzięki modułowi GTA Online źródło gotówki długo jeszcze nie będzie wysychać, ale że żyjemy w czasach pięknego kapitalizmu, a co zresztą wielokrotnie już w swoich materiałach poruszałem, nawet wtedy, gdy jest świetnie, od wielkich korporacji udziałowcy i zarządy oczekują, aby było jeszcze lepiej. Rockstar, czy tego chce, czy też nie, po GTA 6 będzie więc musiał wydać coś nowego. Tylko co konkretnie? Aby w pełni odpowiedzieć na te pytanie, materiał postanowiłem podzielić tak naprawdę na dwie główne części. W pierwszej przyjrzymy się nieco bliżej istniejącym już markom, które Rockstar ma w swoim portfolio, a do których mógłby potencjalnie wrócić. W części drugiej zaś zastanowimy się nad tym, jaka mogłaby być nowa gra Rockstara, gdyby zdecydowano się na stworzenie czegoś całkowicie od zera, w nowym settingu, pod całkowicie nowym tytułem. Zacznijmy od marki, która dla wielu, biorąc pod uwagę wyniki sprzedażowe i sytuację rynkową, wydaje się niemal zagwarantowana. Red Dead Redemption 3 to faktycznie mocna kandydatura, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale gdy przyjrzymy się szczegółom nieco bliżej, pojawiać mogą się pewne wątpliwości. Oczywiście nie takie, które by grę skreślały, ale wystarczające, aby pozbawić ją miana absolutnego pewniaka. Żebyśmy mieli jasność, to moja absolutnie ulubiona seria od Rockstara, spędziłem w niej znacznie więcej czasu niż w samym GTA i nie miałbym absolutnie nic przeciwko, abyśmy za tych kilka lat znów zasiedli w siodle. Ale, no właśnie, Red Dead Redemption 2 sprzedało się wprawdzie fenomenalnie, na tę chwilę na wszystkich platformach kupiono je aż 63 miliony razy, czyniąc grę siódmą najlepiej sprzedającą się produkcją w historii. Z jakiegoś jednak powodu Rockstar po wydaniu tytułu i udostępnieniu Red Dead Online praktycznie całkowicie grę porzucił. Prace nad dodatkami anulowano, a komponent multiplayerowy pod kątem zawartości w porównaniu do GTA Online to po prostu śmiech
na sali. Jest ku temu oczywiście konkretny powód. To nie tak, że ludzie w Rockstarze nagle uwzięli się na Dziki Zachód i stwierdzili, że nie będą się nim zajmować. Decyzja miała naturę czysto finansową i mimo świetnych wyników na premierę, dość szybko dostrzeżono, że potencjał do zarobków w dłuższej perspektywie nie jest wystarczająco wysoki, aby uzasadnić kontynuowanie poważniejszych prac nad rozwojem tej gry. Mocno tego żałują, podobnie jak społeczność, która wokół Red Dead Online się zebrała, ale zwyczajnie ludzi gotowych do inwestowania czasu oraz pieniędzy w moduł online'owy nie było tyle, ile by sobie tego życzono. Gdy spojrzymy sobie na statystyki Steamowe, które oczywiście nie oddają pełnego obrazu, ale wskazują pewne trendy i zależności, widać, że w sprzedawane osobno Red Dead Online w szczytowym momencie na Steam grało zaledwie 18 tysięcy osób. Oczywiście same statystyki dwójki są o wiele wyższe, ale biorąc pod uwagę priorytety studia, czyli dodatkowe monetyzacje trybów sieciowych, takich danych nie można zwyczajnie ignorować. Jak ma się to jednak do Red Dead Redemption 3? Otóż, skoro uznano, że gra typu Red Dead Redemption 2 w tym konkretnym świecie i z taką konkretną mechaniką nie zarobi na siebie tyle, ile życzyłaby sobie góra, to zapewne i podobne pytania wewnątrz wydawnictwa można zacząć zadawać w kontekście kontynuacji. Jeżeli potencjał cyfrowego Dzikiego Zachodu w latach 2018-2024 nie był wystarczający do tego, aby mimo fantastycznej podstawy grę rozwijać, to dlaczego Rockstar, będący częścią gigantycznej korporacji liczącej na stale rosnące zyski, miałby brać się za projekt, który nie pozwala na maksymalizację zarobków w wybranej niszy? Oczywiście istnieją także i teraz studia oraz wydawnictwa, które patrzą na to trochę inaczej i w swoich planach na przyszłość potrafią zrobić krok w tył, zrobić coś mniejszego, niekoniecznie nastawionego na jeszcze większe zyski niż poprzednio. Ale CEO Take-Two, do którego należy nie tylko Rockstar, ale także 2K oraz Zynga, czyli Strauss-Zelnick, do tej pory nie był znany z przesadnie prograczowskiego podejścia oraz stwierdzeń. Ze zrozumiałych względów liczą się dla niego jak najwyższe zyski i jeżeli dojdzie do wniosku, że sama świetna sprzedaż singlowego Red Dead Redemption 3 da ich za mało, to gra być może nie tyle co nie powstanie, ale może po prostu spaść na liście priorytetów, a prace skupią się nad inną marką, pozwalającą osiągnąć założone cele. Tak czy siak, trójkę mimo tych wątpliwości i tak na tę chwilę oceniam jako najmocniejszą potencjalną kandydaturę na kolejną grę Rockstara. Tytułów, które pojawiały się w spekulacjach, jest oczywiście więcej. Jedne są bardziej prawdopodobne, inne mniej, ale do tych najczęściej się przewijających w plotkach oczywiście za chwilę się odniosę. Zanim przejdziemy jednak do dalszej części, drobna prośba. Jeżeli nadal oglądasz ten materiał, będę bardzo wdzięczny za zostawienie suba, bo choć od samego początku nagrywam czysto hobbystycznie, to jednak po prostu pomaga to w rozwijaniu całego kanału. No a teraz wracamy do sedna. Kolejna z często pojawiających się w plotkach gier to Bully 2. Bully to marka, która na karku ma już blisko 20 lat, czyli jest starsza od przynajmniej części osób, które to oglądają i choć w Polsce nigdy nie wytworzył się wokół niej żaden większy fanbase, to jednak w ujęciu globalnym sporo osób wyczekuje kontynuacji. Pod koniec 2023 roku pojawiły się doniesienia na temat tego, że w minionych latach poza anulowaniem licznych DLC do GTA 5, Rockstar skasował także pracę i nad Bully 2. Oczywiście tego, czy to prawda, nie wiemy. Równie dobrze prace mogą trwać dalej, ale jeżeli realnie je porzucono, to myślę, że Rockstar tę decyzję podjął z całkowicie innych pobudek, a nie akurat z powodu GTA Online i jego rozwoju. Otóż pierwszy Bully, choć świetnie oceniany, bardzo unikalny, sprzedał się dość słabo. Ba, jak na standardy Rockstara, wręcz fatalnie. Otóż gra wydana w 2006 roku znalazła zaledwie 1,5 miliona nabywców. To kilkanaście razy mniej niż wydane w tej samej dekadzie odsłony GTA i wyraźnie słabiej niż Max Payne. I w sumie porównywalnie do Manhunta, do którego zresztą jeszcze w tym materiale wrócimy. Biorąc to pod uwagę, poza sentymentem części osób do odkopywania marki sprzed 20 lat niczemu tak naprawdę by nie służyło, a realne estymacje sprzedażowe nijak miałyby się do ambicji Take-Two. Na chwilę warto zatrzymać się jednak przy wspomnianym Max Payne. Niedawno, zaledwie kilka dni przed tym, jak nagrywam ten materiał, ogłoszono, że na mocy umowy między Remedy oraz Rockstarem z 2022 roku remake'i pierwszej i drugiej części są już w bardzo zaawansowanej fazie produkcyjnej. I nie jest to tym razem żadna plotka, a informacja pochodząca z oficjalnych notatek dla inwestorów. Innymi słowy, ktoś gdzieś w tę markę ponownie uwierzył i choć od trójki robionej przez Rockstara, wydanej w 2012 roku, minęło sporo czasu, to obecnie klimat wokół tytułu wydaje się, no cóż, sprzyjający i pojawienie się
remake'ów może być dobrym gruntem przygotowującym rynek na nadejście Max Payne 4. Sama czwórka ponoć była jakiś czas temu jeszcze w planach Remedy, ale zawirowania związane z przejęciami, prawami do marki i całą resztą sprawiły, że pomysł odstawiono na półkę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby po naprawdę udanej trójce to Rockstar do marki wrócił, zwłaszcza że w przeciwieństwie do chociażby takiego Bulliego, seria sprzedała się może nie genialnie, ale bardzo przyzwoicie. I przy odpowiednim marketingu z pewnością dałoby się przy czwórce zaparkować w okolicy minimum kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu milionów egzemplarzy. A że multiplayer w Max Payne 3 był swego czasu przyjęty bardzo ciepło, zapewne drzemie w tym wszystkim potencjał. I to pomimo tego, że momentami tryb online przypominał to, co widzimy dziś w GTA Online. To może być pewien potencjalny bloker dla tego typu pomysłów, ale gdyby się na niego zdecydowano, z pewnością zrealizowano by je tak, aby mocno zróżnicować oba moduły. Inna z marek, która do tej pory nie była wybitnie mocno eksploatowana, a do której Rockstar mógłby w sensowny sposób powrócić, jest LA Noire. Gra detektywistyczna, która, nie ukrywajmy, była na swój sposób rewolucyjna, dziś przez wielu może być kojarzona głównie z memów, ale sam koncept, aby oprzeć rozgrywkę o odczytywanie mimiki twarzy naszych rozmówców, był bardzo innowacyjny. I jasne, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, widać pewne niedociągnięcia, ale w swoich czasach LA Noire wywoływało opad szczęki na podłogę. Jakieś 2 lata temu możliwość stworzenia LA Noire 2 nabrała kolorytu za sprawą jednej z prezentacji prowadzonej dla inwestorów przez Take-Two, na której pod hasłem powrotu do tytułów z posiadanego portfolio mocnych marek na slajdzie wyświetlono wspomniane Max Payne, Midnight Club, do którego jeszcze krótko później wrócę, oraz LA Noire właśnie. Oczywiście mógł być to tylko przypadek, ale nie da się wykluczyć, że sequel gdzieś Rockstarowi po głowie chodzi. Zwłaszcza, że przy obecnej technologii i temu, jak mocno do przodu poszły techniki skanowania twarzy oraz modele takie jak Codec Avatars, gameplay oparty na realistycznej mimice prezentowałby się fenomenalnie, a fotorealizm mógłby w takiej produkcji wskoczyć na niespotykany do tej pory poziom. Biorąc pod uwagę aktualne trendy i kierunki rozwoju platform, nie da się wykluczyć, że nauczeni błędami z LA Noire The VR Case Files, Rockstar mógłby pokusić się w tym przypadku nie tylko o wersję standardową, dedykowaną PC-tom oraz konsolom, ale także i edycję pod wirtualną rzeczywistość, a ta akurat w grach detektywistycznych sprawdza się świetnie, oczywiście o ile ktoś ma na grę odpowiedni pomysł. Na sam koniec tej części zostawiam sobie jeszcze 2 marki. Nie dlatego, że mam coś przeciwko nim, wręcz przeciwnie, ale zwyczajnie szanse na ich kontynuację wynoszą po prostu równe 0. Pierwszy z niemożliwych sequeli to wspomniany już Midnight Club. Gra o nielegalnych wyścigach oczywiście pewnie odnalazłaby się we współczesności, ale z udziałem współczesnego Rockstara nigdy nie powstanie. Z bardzo prostego powodu. Otóż za mocno kanibalizowałaby się z GTA Online, a na to nikt w Rockstarze ani Take-Two z pewnością nie pozwoli. No dobrze, a czy są jakiekolwiek szanse na wskrzeszenie Manhunt? Hunta. Bez owijania w bawełnę? Nie. Nie ma na to nawet najmniejszych szans, a że to marka istnieje legendarna, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjna, do jakiej Rockstar przyłożył rękę, mocno nad tym ubolewam. O ile jednak na przełomie XX i XXI wieku klimat w branży gamingowej pozwalał na równie brutalne, ekscentryczne i skrajne harce, tak współczesny rynek, o wiele bardziej mainstreamowy i o całkowicie innej wrażliwości oraz potrzebach, zwyczajnie na gry, w których de facto seryjnie mordujemy ludzi, nie jest gotowy. A jeśli komuś wydaje się, że jest inaczej i taka nisza istnieje, wystarczy spojrzeć na to, co działo się z polskim Hatred niecałą dekadę temu. O kontrowersyjnej grze było szalenie głośno, pisali o niej wszyscy, słyszał niemal każdy, a na Steam grało w nią jednocześnie maksymalnie zaledwie 3000 osób. Jasne, Manhunt to o wiele większa marka, ale poza prasowymi nagłówkami i ładnymi liczbami na Twitchu sprzedażałoby się w dzisiejszych czasach nie odnalazł. A jej notowanemu na giełdzie Take-Two kontrowersje wywołane przez pojawienie się Manhunt 3 także w żaden sposób potrzebne nie są. A jeżeli nie istniejąca już marka, to w sumie co? Przeróżne przecieki już się pojawiały, ale z racji tego, że to tylko spekulacje, na tym etapie przynajmniej nie będziemy ich analizować wszystkich. A zamiast tego skupimy się na tym jednym, który wydaje mi się osobiście chyba najciekawszy. Chodzi mianowicie o Project Ethos lub Project Medieval, czyli na polski projekt średniowiecze. Oczywiście zacznijmy od tego, że taka, a nie inna nazwa wcale nie musi oznaczać, że gra osadzona byłaby w settingu średniowiecznym. Nazwy kodowe to często loteria, efekt wewnętrznych żartów albo zwykłe zabezpieczenie przed wyciekami, dzięki któremu trudno realnie oszacować, czego projekt dotyczy. Nie ukrywam jednak, że nowa marka osadzona w rzeczywistości pełnej rycerzy, królewskich intryg i konnej jazdy akurat w wykonaniu Rockstara byłaby niezwykle ekscytująca. Plotki na temat Ethos bądź Medieval tak naprawdę po raz pierwszy pojawiły się już w roku 2019 i
regularnie powracają aż do dziś. Rockstar według nich ma pracować nad czymś, co mogłoby być odpowiedzią na popularność Elden Ringa czy Kingdom Come pod własnym RPG. Według dotychczasowych doniesień gra miałaby stawiać nacisk przede wszystkim na walkę na miecze oraz średniowieczny realizm bez żadnych cudów w postaci smoków, magii i tym podobnych. Czy coś takiego faktycznie powstaje? Nie wiemy i zapewne nie prędko się dowiemy, bo nawet gdyby projekt już był rozpoczęty od paru lat, to cykl życia GTA 6 i wysiłki marketingowe Rockstara wokół tego tytułu sprawiają, że wypuszczenie jakiejkolwiek nowej gry wcześniej niż przed 2029, może 2030, tak jak wspominałem na początku materiału, byłoby podkopywaniem własnych pozycji. Wcześniej z pewnością się to nie wydarzy, choć osobiście oceniam szansę na to, że Rockstar zamiast kontynuacji istniejącej marki weźmie się za nowe IP, całkowicie różne od tego, co posiada obecnie w portfolio, jako całkiem wysokie. Nie najwyższe, ale wysokie. Powód jest prosty i nazywa się dywersyfikacja. Zwłaszcza, że taki realizm, czy chociażby low fantasy w grach RPG ze średniowiecznym settingiem w ostatnim czasie przeżywa pewien renesans. A do tego byłoby to spójne z podejściem Rockstara prezentowanym chociażby w Red Dead Redemption 2, które samo w sobie byłoby fantastycznym fundamentem do budowy realistycznej gry w nowym uniwersum. Osobiście naprawdę chciałbym zobaczyć, jak Rockstar poradzi sobie ze światem oraz gatunkiem, z którym do tej pory jeszcze się nie mierzył na tak dużą skalę, bo oba te obszary w połączeniu z dbałością o szczegóły i etyką pracy studia mogłyby dać efekt, przy których Wiedźminy, Skyrimy i inne ponadczasowe RPG flirtujące ze średniowieczną stylistyką po prostu musiałyby się schować. Niemniej, tak jak wspomniałem, choć Project Ethos czy też Medieval w plotkach i przeciekach obecnie jest już niemal pół dekady, to jednak trzeba brać poprawkę na to, że to cóż, tylko plotki i przecieki i mogą mieć w sobie ziarno prawdy, ale mogą być również po prostu powielaną przez kolejne osoby legendą, nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością. Tutaj kropka. Temat gier Rockstara, bez względu na to, jaki tytuł faktycznie zdecydują się po GTA 6 robić, gwarantuję jedno, będzie budził ogromne emocje. Póki co temat kołacze się gdzieś jedynie w tle, w cieniu nadchodzącej premiery Grand Theft Auto, ale założę się, że niedługo później doniesień i analiz tego, co dalej, będzie jedynie przybywać. Bardzo ciekawi mnie także i to, jakie są Wasze przewidywania oraz, no nie ukrywajmy, marzenia w tym zakresie. W co po GTA 6 chcielibyście zagrać, no i co wydaje Wam się najbardziej prawdopodobne. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak zawsze postaram się na każdy z nich odpowiedzieć, a jeżeli sam materiał się Wam podobał, gorąco zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz suba. Tutaj koniec materiału, żegnam się, do następnego, trzymajcie się, cześć!